Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie z kija. Tym razem piękna pogoda. Stoję sobie na brzegu jeziora Mogileńskiego. Nawet sobie na taki pomost wejdę. Moi drodzy, sporo się dzieje, czas szybko ucieka. Już dzisiaj kończy się prawie maj. Do końca audycji majowych w tym miesiącu zostały w sumie dwie audycje. Za tydzień w czwartek i w piątek. W czwartek kolejne markowe granie. A w piątek ostatni odcinek majowy audycji Muzyka Elektroakustyczna. I później zostanie nam tylko i wyłącznie czerwiec, bo w lipcu i w sierpniu przerwa wakacyjna, o której jeszcze nie raz Wam na pewno podczas któregoś wideoniusa przypomnę. Dziękuję Wam za udział w audycjach, za to, że słuchacie audycji, że jesteście, że piszecie. Może nie zawsze ta frekwencja jest taka, jaką byśmy sobie wymarzyli, ale cieszę się, że wchodzicie, że jesteście, że słuchacie. Interesujecie się audycjami. Ostatnio mieliśmy audycję Pleasant Music, gdzie wysłuchaliśmy utworów Dariusza Wilka, Dawi z Łodzi. Bardzo Wam dziękuję za udział. Cieszy też, że słuchają nas słuchacze zagraniczni, bo o to chodzi, żeby słuchali nas również goście z zagranicy, bo audycja prowadzona jest w języku angielskim, dlatego. Kolejną audycję Pleasant Music w czerwcu chciałbym przeprowadzić z muzyką Daniela Zarzyckiego. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się również spodoba. Posłuchamy sobie muzyki Daniela. Muzyki dosyć sporo, dyskografia dosyć bogata, więc na pewno będzie w czym wybrać i będę mógł Wam muzykę Daniela Zarzyckiego przedstawić. Teraz w sobotę nie będzie audycji Elektroniczne Brzmienia. Wspomniałem o tym już wczoraj na audycji Markowe Granie, bo niestety Beata, czyli nasza ircowa Wiki, straciła głos. No tak zachorowała na gardło, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa, prawie że krzycząc do słuchawki wczoraj podczas rozmowy, no przekazała, że niestety nie będzie mogła zagrać w tę sobotę. Dlatego też przełożyliśmy audycję Elektroniczne Brzmienia na czerwiec i będzie to 8 czerwca, kiedy na spokojnie już będzie mogła Beata przedstawić Wam muzykę, którą przygotowała na tą okoliczność. Moi drodzy, zapraszam Was do słuchania Radia Elstacja, zapraszam do korzystania z naszych dobrodziejstw, takich jak IRC, czy też słuchanie audycji z archiwum. Wiem, że część z Was tych audycji archiwalnych słucha, a przed nami w zasadzie weekend, kiedy to oglądacie, na pewno jest już popołudnie piątkowe i cieszycie się też już weekendem. Życzę Wam miłego, fajnego weekendu. Takiej pogody chociażby, jaka jest w Mogilnie. Ciepła, słoneczna, nawet za ciepło dzisiaj na marynarkę. Ale że noszę zawsze marynarkę, to dzisiaj też ją założyłem do wideoniusa. Taka jeszcze ciekawostka. No, pochwalę się Wam, bo to jest się czym pochwalić. Dzięki Marmel Media, mojemu nowemu wydawcy i dystrybutorowi muzyki, moja muzyka jest dostępna w różnych strumieniach mainstreamowych, w różnych serwisach muzycznych, takich jak Spotify, Empik, Tidal, iTunes, Google Music. Jest tego naprawdę sporo. Linki na pewno gdzieś tam zamieszczę w opisie filmu. Będzie można poszukać sobie tej muzyki. Muzyka, którą znacie, która jest też już dostępna na Bandcampie, ale od dzisiaj nie tylko tam, jakby tak poszerzam swoje horyzonty, miejsca, gdzie można mnie posłuchać. Fajna sprawa, zachęcam Was również do publikacji swojej muzyki właśnie tam, no bo można dotrzeć do szerszego grona odbiorców, słuchaczy. I po raz kolejny dziękuję Sebastianowi Dusza, Marmel Media, za to, że no, zaproponował i zgodził się zamieścić to jako firma w tych serwisach
różnorakich, które przecież używamy, słuchamy tam muzyki. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w czwartek na Markowym Graniu. Życzę Wam spokoju. Tutaj jest naprawdę bardzo spokojnie, sympatycznie. Pod Mogileńskim klasztorem na brzegu Jeziora Mogileńskiego. Mogę Wam tylko życzyć takiej pogody i takiego klimatu. Odpoczywajcie w ten weekend. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie.